Karol Plewa, bawimy się dzisiaj na urodzinach Vox FM. Bardzo roztańczona impreza w rytmie Disco Pola, a ze mną bardzo w rozrywkowym nastroju finaliści, uczestnicy Disco Star. Udało się zebrać i Jago Young, i Stereo. Słuchajcie, jak bawicie się dzisiaj na urodzinach Vox FM? No, ja osobiście, jako Jago Young, czyli jako wokalista... Dzisiaj tego... nie bawisz się sam na sam, na szczęście. No nie, ale aczkolwiek... Szał! Aczkolwiek jestem jedynym reprezentantem mojego zespołu dzisiaj, tak? Dlatego... Dlaczego? Skład się kruszy? Nie, skład się nie kruszy, ale jako jedyny jestem najbliżej, bo jakby nie było, do Warszawy mamy 300 km, ja mieszkam tutaj, ale za to mam tutaj dwóch gości, którzy zawsze są na podorędziu i można ich wykorzystać do pewnych niecnych celów. Czego grupa Stereo życzy Vox FM z okazji pierwszych urodzin? Życzymy tego, aby grali nas przynajmniej jeszcze przez następne 100 lat, a my żebyśmy mieli wenę do tego, żeby oni mieli co grać. Tego życzymy. Jaka była przygoda z programem Disco Star? O, jaka była przygoda, bardzo fajna, i ja chciałbym życzyć nie tylko 100 lat, ale 1000 lat z muzyką disco, dance i disco polo, proszę Państwa, to jest najlepsza muzyka, do której można się bawić. Twoje nazwisko pretendowało Ci do roli gwiazdy i teraz tą gwiazdą jesteś, prawda? Jak się urodziłem, nie wiedziałem, że jeszcze będę gwiazdą, chociaż moje nazwisko tak brzmi, ale no jak widać, powoli, ale skromnie, staram się, nie chcę być gwiazdą jaką taką na pokaz, tylko po prostu sobą, naprawdę sobą.